Bardzo się cieszę, że tu przyjechałam. Było to dla mnie łaską. Dawno nie przeżywałam w ten sposób rekolekcji z postem, jeśli chodzi o całość, żeby zadbać i o ducha, i o ciało. Dziękuję ludziom, z którymi się spotkałam. To też było dla mnie jakimś uzupełnieniem, dopełnieniem, bo jesteśmy przecież z różnych diecezji, z parafii. Czułam się tu naprawdę wspaniale, jak królowa. Kaplica na miejscu, stołówka podano do stołu. Naprawdę bardzo mile będę wspominać i szczególnie dziękuję za kapłanów, którzy modlili się z nami, za nas, którzy nam błogosławili, za piękne medytacje i katechezy. Bardzo jestem zadowolona, naprawdę. Odjadę stąd z bardzo dobrym wrażeniem. Myślę, że kiedyś jeszcze znowu tu przyjdę. Potrzebowałam takiego czasu wyciszenia się, takiego odpoczynku i to tu uzyskałam. Ja tutaj najpierw przyjechał mój syn, później synowa. Także już ja, później ja przyjechałam tutaj już rok temu. Także myśmy wszyscy jesteśmy zachwyceni tym ośrodkiem. Mało, że leczy się ciało, to się leczy ducha. Najbardziej jeszcze chodzi o tego ducha, jako to ciało. A w ogóle mój syn to księdzu Janu się zakochał. On tutaj już był chyba ze 3 razy i on mówi, że on by słuchał go dzień i noc. On tak przepięknie mówi. No i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że właśnie mogliśmy tutaj przebywać. I no wszystko jest tak wspaniałe i te panie, które się te troszczą tym żywieniem, to są tak przemiłe, że tu się naprawdę chce być. To nie to, że się człowiek przyjechał, no i no jest, bo jest. Tu naprawdę tyle serca się okazali ludziom, że ludzie tutaj, którzy przyjadą pierwszy raz, co uważają, że przyjechali po to, żeby schudnąć, a później to widzą, że to nieważne schudnięcie, tylko ważne jest to, że człowiek tutaj się reperuje duchem, a nie ciałem. Ciałem i duchem, tak można powiedzieć. Temat postu Daniela za dużo powiedzieć nie mogę, bo jestem dopiero 2 raz. Niemniej jednak po tym 2 razie mogę powiedzieć jedno. Post ten tak naprawdę nie jest postem. Jest po prostu odżywianiem roślinami bez udziału tłuszczu i białka, a to powoduje określone skutki fizyczne. No jednocześnie przy tym poście wraz z rekolekcjami no jest czas na przemyślenie, jest czas na rozważenie, poznanie nawet siebie w pewnych momentach, w jakichś zakamarkach. A skutki nie są od razu pełne. Po pierwszym razie najistotniejszy był spadek wagi, uzyskany dosyć istotny, powiedzmy do 10% prawie wagi, natomiast za 2 razem mniejszy. Natomiast uzysk duchowy, można powiedzieć, za 2 razem był większy. Myślę, że tego typu, może nie posty, tylko można, jeśli już nazywamy, niech to będzie post, który nie jest postem na dobrą sprawę, bardzo korzystnie wpływają i powinny ulec jakiemuś większemu rozpropagowaniu, bo dają pozytywne efekty. Oczywiście następny problem po powrocie jest utrzymanie maksymalnej części tego, co się uda, bo wiadomo, ideałów nie ma wśród nas, ludzi może są, ale niewielu. Więc na pewno przyjdzie załamanie, przyjdzie jakiś moment, kiedy coś się zrobi nie tak. Niemniej jednak te 2 razy w roku to byłoby chyba optimum, gdzie można przejść od jednego do drugiego z korzyścią wiadomą. Rekolekcje z postem Daniela dobiegają końca. 10 dni upłynęły bardzo szybko.
Chciałbym na koniec tych rekolekcji wyrazić ogromną radość z tego, że Państwo mogliście u nas gościć, że mogliśmy razem spotykać się, razem modlić się, mogliśmy razem przeżywać ten czas postu i diety, mogliśmy razem ubogacać się. Pozostajecie Państwo dalej w tym domu, ponieważ chcemy ogarniać Was naszą modlitwą, chcemy tworzyć duchową więź. Z tego też powodu w naszym domu stworzyliśmy taką grupę przyjaciół Centrum Animacji Misyjnej Domu Konferencyjno-Rekolekcyjnego. W każdy czwartek będziemy się za Państwa modlić, będziemy odprawiać mszę świętą w Waszych intencjach. Zachęcamy do łączności, duchowej łączności, ale także przesyłania przez stronę internetową czy w inny sposób intencji, w których moglibyśmy polecać Państwa w naszych modlitwach Panu Bogu. Zapraszam do udziału w kolejnych turnusach rekolekcji z postem Daniela, a może i w innych wydarzeniach w mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne, czy też innych rekolekcjach i propozycjach, które oferuje nasz dom. Szczęść Boże.